Rodzina zastępcza. Zagrożenia, wsparcie, satysfakcja. Pod takim tytułem w Piastowskim Zamku odbyła się dziś konferencja rodzicielstwa zastępczego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Przyjazny Dom oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Ile rodzin w powiecie zdecydowało się na zastępczą opiekę i jakie dzieci trafiają do ich domów? W tej chwili mamy około 120 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest ponad 200 dzieci. To jest to potężny system, można powiedzieć. I co smutne, no to to, że większość tych dzieci są sierotami społecznymi, nie są to sieroty biologiczne. Jest to związane z tym, że no, kondycja społeczeństwa i niektórych rodzin nie jest najlepsza. Stąd rodzicielstwo zastępcze jako narzędzie, jako próba pomocy tym rodzinom, żeby przez jakiś czas rodzina mogła spróbować przynajmniej odzyskać formę i powrócić do swoich działań. No a jeżeli nie, no to wtedy dzieci pozostają dłużej w rodzinach zastępczych. Spotkanie organizowane jest już po raz trzeci i adresowane jest do szerokiego grona odbiorców. Każdy znajdzie w tych prelekcjach coś dla siebie, ponieważ to jest o wychowaniu, o rodzicielstwie, właśnie w dzisiejszej dobie, o zagrożeniach, o tym wsparciu, które właściwie wszyscy potrzebujemy, nie tylko rodziny zastępcze, ale również rodziny biologiczne. Więc wszyscy możemy się czegoś tu nauczyć, czegoś dowiedzieć i wzbogacić swoją wiedzę. I oczywiście satysfakcja, która jest nierozłączna, jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze. Kto nie potrafi mieć satysfakcji z tego, co robi, to myśli, że nie do końca jest dobrą rodziną zastępczą. Do rodzicielstwa zastępczego odpowiedzialnie podchodzi Jolanta Kieś, odznaczona wraz z małżonkiem Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Rodziną zastępczą jestem od 1997 roku. Zaczęłam jako samotna matka zastępcza. W tej chwili wychowuję, bo w międzyczasie wyszłam za mąż, także wychowuję mi 10 dzieci. Od 2,5 roku do 20, bo mamy także usamodzielniające się już dzieci. No i co powiedzieć, no, to jest źródło wielkiej naszej satysfakcji. Przede wszystkim możemy swoją miłość przelać, spełniać się jako rodzice, mimo że już praktycznie ten nasz okres rodzicielstwa minął, ponieważ już mam dorosłe dzieci, mam już wnuki. Rodziny zastępcze często muszą się mierzyć z problemami oraz bagażem ogromnych przeżyć i trudnych doświadczeń dzieci przyjmowanych do swoich rodzin. Wspierają je w tym instytucje takie jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także stowarzyszenia, jak chociażby Przyjazny Dom, powstały z inicjatywy samych rodzin.